Hej, hej, dzień dobry, witam Was, kochani, bardzo serdecznie w nowym filmie, w ten słoneczny, ale jednak chłodny poranek. W nocy troszkę popadało, jest lekki wiaterek, ale mam nadzieję, że bliżej południa będzie coraz ładniejsza pogoda. Jest godzina 7:30, obudziło nas dzisiaj słoneczko, w sensie mnie i Szymona. Antoś sobie jeszcze śpi, pieski są na ogródku. Ja biorę się za robienie śniadania, ogarnięcie mieszkania i jest plan taki na dzisiaj, żeby jechać nad morze, bo już bardzo dawno nie byłam, ale to zobaczymy, bo wiecie, u nas to nie ma co planować, wszystko musi być na spontana, także nie przedłużając, zapraszam Was na kolejny wspólny dzień razem z nami. I moje dzisiejsze śniadanko, troszeczkę dzisiaj tak ubogo, ale to dlatego, że zapomniałam wczoraj mężowi powiedzieć, żeby kupił pomidory, dlatego jest jak jest, tak, już mam tutaj złodziejaszka, także bierzemy się za jedzonko, tak? No. Śniadanie zjedzone, mieszkanie ogarnięte, przed chwilką mi się skończyło prać pranie, więc za chwilę idę je wywieźć. I oczywiście nie pokazywałam Wam już tego sprzątania, no bo stwierdziłam, że to jest bez sensu, ale wspomniało mi się, że wczoraj przyszło mi zamówienie z H&M-u, w którym zamówiłam ciuchy dla dzieciaków, bo okazało się, że po przeglądzie szafy Antoś nie ma krótkich spodenek na lato, ma dosłownie trzy pary, a wiecie, trzy pary to tak jakby nic. Także mam tutaj paczuchę, zamówienie mi przyszło, słuchajcie, na dwie paczki. Pierwszą otworzył już Antoś, w pierwszej były dwa produkty. Dwa ciuchy i pierwsze, co tutaj mam, to są właśnie zielone spodnie dla Antosia. Takie zwykłe, dresowe. Ten tył mi się, powiem Wam, spodobał, takie jakby szelki, ale to tak nie do końca. Także takie zwykłe spodenki w kolorze khaki oliwkowym. I to jest rozmiar na 110 i ja za nie dam chyba 5 euro. Jakoś tak, Antoś tutaj wszystko już podrywał, więc nie mam nawet metki. Natomiast drugie to jest komplet dla Szymona i powiem Wam, że on jest przesłodki, zobaczcie. I powiem Wam też, że najbardziej opłaca się, może nie najbardziej, ale bardzo opłaca, tak, to jest Twoje, bardzo opłaca się zamawiać komplety niż na przykład pojedynczą koszulkę i bluzeczkę. I właśnie dla Szymona zamówiłam zaczkę, tylko tak, taki komplet, słuchajcie, tak mi się on spodobał. Taki typowo już wakacyjny, lody, jakieś owocki i tak dalej. I tutaj mamy rozmiar 86, zaczekaj, myszka, myszka, bo masz brudne rączki. 86 i co? I za niego dałam właśnie dyszkę, także to jest z jednej paczuszki. Natomiast otworzymy sobie teraz tutaj tą drugą. Czy już pomagasz otwierać? Dobra, mamy to, mamy fakturkę. I pierwsza rzecz z paczuchy to jest koszulka dla Antosia, taka w dinozaury, rozmiar 110-116. Ja Wam nie będę tego otwierać i pokazywać, no bo to jest tylko po prostu koszuleczka i ona też kosztowała około 5 euro. Tutaj jest taki, dobrze myszko, zaraz, tutaj mam taki zestaw dla Antosia, koszulka ze spodniami, też na ile, jaki rozmiar tutaj mamy, słuchajcie, 116. A to Wam otworzę i już pokażę. O, coś takiego. Także na lato idealna. I do tego takie spodeneczki. Zaczekaj, kochanie. Słuchajcie, muszę to pomalutku wszystko sobie tu ogarnąć, bo Szymon mi tu też rozpakowuje. Mały pomocnik świętego Mikołaja. No zaczekaj, Kucia, zaczekaj. Będziecie mieć to też tego miejsca porozwalanego. Dalej mamy tutaj spodenki dla Antosia. Tym razem takie granatowe, takie wakacyjne właśnie wzory. Jakieś palmy tutaj są, łódki, gdzieś słoneczko. I tutaj mamy rozmiar 110. Dalej spodenki kolejne dla Antosia. Tym razem w takim kolorze miętowym. 110 i one też były chyba za piątkę, także naprawdę spoko. Gdzieś mam to już w skórę. Tak, praktycznie same były za piąteczkę, komplety były za dyszkę. Także myślę, że warto. To ja tutaj mam kolejną rzecz. Tutaj jest coś dla mnie, co ja tu zamówiłam, XS-kę.
Antoś? Tu masz, kochanie, proszę. Co to jest? Ej. Ej, tyle zamówiłam. Chyba, że mi coś innego dali. Słuchajcie, co to jest? Zobacz, jakaś sukienka plażowa, ale ja tego nie zamawiałam. Ale słuchajcie. Nie, Asia. Ale słuchajcie. Nie, Asia. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Nie, kochanie, zostaw to, proszę. Tutaj kolejny komplet dla Szymona właśnie, niebieski i do tego spodzianki białe. Tak, ale zostawcie to, proszę was, dziecka. I tu są właśnie spodzianki biało-granatowe. I też mamy rozmiar 86. I tu są moje spodenki, tym razem te, co zamawiałam. Słuchajcie, nie wiem, jak to się stało z tym. I zamówiłam, słuchajcie, długo się nad nimi zastanawiałam, naprawdę bardzo długo, ale w końcu stwierdziłam, że je zamawiam. Takie spodenki krótkie, lniane, czarno, a nawet nie czarno, a beżowo-granatowo-beżowe. Mam tutaj rozmiar XS z kieszeniami, ze sznureczkiem, do tego jeszcze do kompletu koszula, ale tej koszuli nie zamówiłam. Może zamówię, jeżeli jeszcze będzie. Także mamy takie spodeneczki dla mamuśki na lato. Dalej tutaj są kolejne... Misiu, ale to są dla Antosia. Są kolejne spodenki. Widzicie, tak to jest z dzieciakami otwierać. Kolejne spodenki. Tym razem takie bardziej lniane, granatowe. To są Antosia z kieszonkami. Takie, wiecie, proste i też mamy je na 110. Co my tutaj dalej mamy? Komplet dla Szymona. To jest, słuchajcie, wszystko jedna i ta sama. Gdzie jest to z lodami? To wszystko to samo, ta sama seria. One są wszystkie po właśnie dyszce. I tutaj mamy brązowy z palmami, jakimiś zeberkami. I do tego takie proste spodeneczki. I ostatnia rzecz, jaka tutaj jest, to wziąłam sobie, zamówiłam taką koszulkę. Dosłownie ona tak wygląda. Taka, wiecie, tutaj bez ramionczków. I stwierdziłam, że będzie mi właśnie bardzo, bardzo fajnie pasować do tych spodenek, ale też do tych, co mam już lniane. Także słuchajcie, to jest moje całe zamówienie. Mówię, warto zajrzeć sobie na stronę H&M-u i popatrzeć, co mają tam fajnego i ciekawego, bo naprawdę teraz mają dużo fajnych rzeczy. Wiadomo, każdy co innego lubi. Ja dla siebie już znalazłam kilka kolejnych, ale czy zamówię? Zobaczymy. Także ja uciekam teraz dalej do moich obowiązków domowych. Stwierdziłam, że skoro mam taką luźniejszą chwilę, to sobie ogarnę tutaj jeszcze parapet. Jak mogliście widzieć, przed chwilką sobie go posprzątałam. Kwiatki się nawadniają, bo już wymagały tego. A ja tak pomyślałam, że zrobię sobie dekoracje właśnie z tych
kwiatuszków z tych gałązek, które ostatnio do mnie dotarły właśnie z temu i postawimy sobie tutaj to wszystko na parapecie. Może jeszcze porozkładam po mieszkaniu, zobaczymy, bo zobaczcie, te kwiaty, co kupiłam ostatnio, zobaczcie, one mi się w ogóle nie rozwinęły, tylko zostały w takich pączkach. No tutaj ta gipsówka zostaje, natomiast zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Tutaj mi te kwiatuszki już poumierały, no wody jest dużo, ale one już mi poumierały, ale gipsówka nadal się trzyma, także myślę, że na spokojnie mogę sobie ją zostawić. Jedynie wymienię kwiatki i będzie stało mi to po prostu wszystko bez wody i na pewno będzie ta dekoracja dużo, dużo dłużej cieszyła oko, także działam. No i moi drodzy, skończyłam robić bukiety. Tu jest pierwszy, drugi i trzeci. Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tymi gałązkami. Nie spodziewałam się, że takie fajne bukiety z tego wyjdą. Że one będą w ogóle, zobaczcie, takie mięsiste, rozłożyste, że te palemki będą się tak pięknie układać. Także jeżeli zastanawiacie się nad zamówieniem właśnie takich gałązek dekoracyjnych z temu, to naprawdę serdecznie Wam je polecam. Ja mam tutaj... Ten bukiet jest na kominek, ten bukiet jest do okna, natomiast ten jest na korytarz i naprawdę na maksa mi się podoba to połączenie tego beżu, naturalnego takiego koloru i do tego z niebieskim i z zielonym. Jestem ciekawa, jak się podoba Wam. Słuchajcie, skończyłam właśnie rozwieszać pranie. Przychodzę do domu, bo Antuś do mnie krzyczy, mama, gdzie jest Szymon? Ja mówię, no siedzi na kanapie i ogląda bajkę, bo bajka leci. Słuchajcie, przychodzę, nie ma Szymona, patrzę, a moje dziecko położyło się za kanapą i zasnęło. Można? Można. Także widzicie, na wesoło, ale dobrze, bo ja sobie w tym czasie umyję jeszcze podłogi i mam już wszystko ogarnięte, także już mam resztę popołudnia. Dla siebie w sumie jest godzina 12:30, także czasowo i tak się spoko ze wszystkim wyrobiłam. No i słuchajcie, wszystko mam już ogarnięte, czekam, aż wyschną mi podłogi i idę podszykowywać jeszcze pod obiad. Jest za 10 pierwsza, Szymon śpi, ja tutaj mam moją mrożoną kawusię, Antoś bawi się na trampolinie, psy są tutaj przede mną, także mogę powiedzieć śmiało, że my już zaczynamy weekend, jeszcze tylko czekam, aż mój wróci do domu i zobaczymy, czy pojedziemy nad to morze, czy po prostu wybierzemy się gdzieś indziej, to wszystko, wiecie, jest do ustalenia, także na spokojnie. Hej, hej, dzień dobry, kochani, witajcie w dniu kolejnym. Wczoraj już, słuchajcie, nic nie nagrałam, bo kompletnie nic się nie działo. Nigdzie nie pojechaliśmy, bo mój mąż przyjechał późno, a na sam koniec pogoda nam się zmieniła.
było troszeczkę deszczu, troszeczkę burzy, troszeczkę słońca, no i spędziliśmy cały wieczór w domu. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, bo z samego rana pogoda nas nie rozpieszcza, nie ma w ogóle słońca, jest fajnie, przyjemnie, ale no nie jest już tak fajnie, jak wczoraj było, no ale zobaczymy, nie ma co, wiecie, się negatywnie nastawiać. Także ja biorę się teraz za robienie śniadania, Antoś jeszcze sobie śpi, Szymon już pojedzony, ja się już też ogarnęłam, także lecimy z tym dniem. No i słuchajcie, robię właśnie śniadanie i dzisiaj stwierdziłam, że zrobię sobie mrożone owoce tutaj z mlekiem i przetestujemy ten nowy mały blender. Tu na spodzie mam jeszcze pomarańcze, no a tutaj całe są właśnie mrożone owoce. No i do tego mleko, także zobaczymy, czy da radę i jak to będzie wszystko wyglądać. Także testujemy. Kurde, serio? Kurczę, słuchajcie, okazało się, że się rozładował, widzicie? Świeci się na czerwono. Zaczął blendować, no ale niestety, także muszę troszeczkę poczekać, aż się naładuje i wtedy będę dopiero działać, ale widzę, że bez problemu tutaj da sobie radę. No i słuchajcie, udało mi się podładować i zblendować, tak to teraz wygląda, także ja się w końcu biorę za jedzenie śniadania. Śniadanie zjedzone, mieszkanie ogarnięte, także czas teraz na ogarnięcie siebie do reszty i stwierdziłam, że chcę sobie dzisiaj zrobić taki lekki makijaż i przetestować ten krem BB CC, co zamówiłam ostatnio na Temu, także wyciągamy. I lecimy z tym tematem. Jeszcze raz przypominam, mam odcień 02. Słuchajcie, próbowałam Wam znaleźć linki, ale kurczę, coś mi nie chcą wyskoczyć, jakaś blokada jest, więc nie wiem, o co chodzi. Teraz już wyciągłam, odkręcamy. Pielęgnację mam już zrobioną. Wyciągamy to, proszę bardzo, takie zabezpieczenie, w środku wygląda tak. No i lecimy z tym tematem, ale słuchajcie, fajny kwiatuszek. Ja tu patrzę w podgląd, a ja mam tu, słuchajcie, lusterko. Także będę troszeczkę podglądać sobie w tym lusterku. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Widzę, że w kamerze już to wygląda fajnie. Taki pierwszy, wiecie, pierwsze wrażenie, jest mega lekkie, bo kremowa konsystencja, więc naprawdę spoko. No ale zobaczymy. Ogarnę się i do Was wracam. No i słuchajcie, tak wygląda krem na twarzy. Powiem Wam, że podoba mi się ten efekt. Nic na niego jeszcze nie nałożyłam, żadnego pudru, ani konturu, ani nic. I naprawdę wygląda bardzo fajnie. Uczucie na twarzy tak samo super. Także, no powiem Wam, że jestem zaskoczona bardzo pozytywnie. I jak na razie, na tę chwilę, dziękuję, zadowolona. Zobaczymy, jak będzie w ciągu dnia. Także ja się idę teraz przypudrować, zrobić sobie resztę makijażu i do Was zwracam. No i tak wygląda gotowy, skończony makijaż. Powiem Wam, że jestem zadowolona z jego efektu. Nie czuję nic na twarzy, dosłownie, bo wiecie, czasami jest tak, że czuć ten podkład, a tutaj tego kremu nie. Przypudrowałam sobie to wszystko pudrem z Hourglass, zrobiłam delikatny kontur, użyłam tego sticka z NYXa podwójnego, ale powiem Wam, że jakoś mi on nie siada za bardzo, więc wykonturowałam sobie do reszty paletką z Kat Von D. No i tak się prezentuje. Nie wiem jak Wam, ale mi się podoba.
I moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że rozmawiałam przed chwilką z moim i okazuje się, że według jego mapy ma być burza od 14. Ja patrzyłam na swoją pogodę, ma być burza od 15 i ma być deszczowo, także no chyba nigdzie nie pojedziemy, no bo zależało mi, żeby jechać nad jakąś wodę, morze, coś takiego. No ale jak ma być taka pogoda, to bez sensu. Ewentualnie może byśmy podjechali na jakiś ten kryty plac zabaw dla dzieciaków. No ale nie o to mi chodziło, nie na tym mi zależało, także przyjedzie do domu, to będziemy myśleć, bo tak prawdę mówiąc nie chce mi się w domu siedzieć, a wiecie, jak mamy gdzieś jechać, ma być burza, ma być deszcz, to szkoda w ogóle naszej drogi i czasu. Także ja się jak na razie biorę za robienie obiadu, a dzisiaj u nas, słuchajcie, o Jezus, Szymon, co tu się stanęło? U nas dzisiaj na obiad fasolka zielona, do tego krokiety i prawdopodobnie jeszcze ziemniaczki z masełkiem, także ja idę po malutku działać. I nasz obiadek jest już gotowy. Ziemniaczki z zieloną cebulką, do tego fasolka, krokiecik i kefir, także idziemy jeść. Jesteśmy po obiedzie. W międzyczasie zrobiliśmy sobie jeszcze z Szymonem taką króciuteńką drzemkę, bo pogoda nam się jednak zmieniła. Zobaczcie, pada, do tego grzmi. Co prawda nie widać błysków, no ale grzmi tak dość mocno. Wczoraj było słabiej, dzisiaj jest zdecydowanie mocniej, także pogoda się totalnie zmieniła. Więc no na 100% no już nigdzie nie będziemy wychodzić, tak? Także takie popołudnie dzisiejsze na kanapie. No i słuchajcie, tak sobie siedzimy, oglądamy oczywiście bajkę. Ja sobie naszykowałam tutaj moją zieloną fasolę. Do tego zrobiłam sobie tą kawę saszetkową. Ale powiem wam, że bardziej mi smakuje na zimno niż na ciepło. Ale co wam muszę powiedzieć, to że pomimo tego, że zrobiłam sobie drzemkę, to mój makijaż się trzyma bez żadnych zarzutów. Także no, naprawdę jestem zadowolona, jak wygląda. W ogóle muszę wam to pokazać. Taki porządek zastałam po tym, jak, słuchajcie, wstałam. Także dzieci z tatą zrobiły mi taki dzisiaj porządeczek na salonach. Ja tu ładnie wszystko wysprzątałam, a oni tutaj akcja na maksa. U was też tak jest, że jak dzieciaki zostają z tatą, to wszystko jest porozwalane, czy tylko u mnie?